ponieważ dość mocno zaznaczona została degradacja estrów. Tym sposobem jasno widać, że kilometry nie są idealnym faktorem do wyznaczania optymalnego terminu wymiany oleju. Jest to głównie wynikiem przedostawania się niespalonego paliwa do układu smarowania. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie Toyota Camry i jej właściciel Dariusz. Sprawdzimy, w jakiej kondycji jest olej, który pracował w tym samochodzie. Dodatkowo porównamy otrzymane wyniki z odcinkiem numer 70, ponieważ wtedy podejmowany był dokładnie taki sam olej. Przesyłka dotarła bezpiecznie, solidnie zapakowana, zawiera następujące pozycje. Próbka numer 1 to olej nowy. Próbka numer 2 to olej przepracowany, szczegóły nieco później. Przechodzimy do testu bibułowego. Zobaczmy, jak wygląda wizualnie przesłany olej. Na końcu filmu trochę więcej o wyniku z testu bibułowego oraz wyniki z podczerwieni. Zapraszam. Szczegóły odnośnie samochodu wpisujemy do tabeli zbiorczej. Wpisujemy je na tle danych z odcinka numer 70, tak żeby od samego początku porównywać ze sobą te dane. Toyota Camry, rok produkcji 2019, silnik 2,5, 175 koni mechanicznych, hybryda z instalacją LPG, przebieg 80 000 km. Właściciel to 48-letni mężczyzna preferujący wymianę oleju w silniku co 10 000 km. Do samochodu zalany został olej PMO Extreme 5W40. Klasy jakościowe oraz aprobaty producentów wpisujemy do tabeli zbiorczej. Jeśli chodzi o książkę serwisową i część powiązaną z zaleceniami producenta na temat oleju silnikowego, to wygląda to następująco. Przebieg badanego oleju to 5 000 km z małym hakiem. Eksploatacja w mieście to 20%, dominują odcinki powyżej 20 km. Wymiana nastąpiła po 3 miesiącach eksploatacji. Właściciel wykonuje płukankę silnika naftą. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Zapraszam do wspólnego monitorowania, jak wyglądają poszczególne kroki pomiaru. Najpierw lepkość oleju świeżego, a następnie lepkość oleju przepracowanego. Zapraszam. Lepkość dla świeżego oleju jest następująca. 79 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 12,9 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni Celsjusza. Wskaźnik lepkości wynosi 164. Znamy wyniki dla oleju świeżego, konfrontujemy wyniki z deklaracją producenta. Tutaj warto nadmienić, że na przestrzeni ostatnich miesięcy PMO modyfikowało swoje karty, m.in. na skutek zgłoszeń w wyniku prowadzonych tutaj eksperymentów. Różnice pomiędzy deklaracją a zmierzoną wartością są wciąż na poziomie około 7%, analogicznie jak w odcinku numer 70.
Dodatkowo sprawdzamy w podczerwieni zgodność tych olejów i widzimy, że otrzymujemy pełne potwierdzenie zgodności. Mamy dwa takie same oleje. Pora na olej przepracowany. Przechodzimy przez analogiczne kroki jak w poprzednim etapie. Zapraszam. Dla oleju przepracowanego zmierzona lepkość kinematyczna w 40 stopniach Celsjusza wynosi 69,8 mm2 przez sekundę, w 100 stopniach Celsjusza 11,9 mm2 przez sekundę, natomiast wskaźnik lepkości wynosi 167. A to oznacza, że otrzymano blisko 12% spadek lepkości w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 8% spadek w temperaturze 100 stopni Celsjusza. I teraz otrzymujemy ciekawe wnioski, ponieważ porównując ten wynik do odcinka numer 70, mimo że mamy połowę mniejszy dystans pokonany, to otrzymujemy dwukrotnie większą zmianę lepkości. Tym sposobem jasno widać, że kilometry nie są idealnym faktorem do wyznaczania optymalnego terminu wymiany oleju. Spróbujmy poszukać źródeł takiego zróżnicowania. Toyota eksploatowana była w łagodniejszych warunkach, głównie na odcinkach przekraczających 20 km, w zasadzie z kluczowych elementów różnicujących jest silnik hybrydowy oraz obecność filtra cząstek stałych. Zobaczmy na wyniki z testu bibułowego. Bazując na legendzie z MCU, zarówno środek plamy, jak i strefę dyfuzyjną oceniamy wysoko, wyżej niż w odcinku numer 70. Wrzucę teraz obraz plamy, który był w odcinku numer 70. Co warto natomiast podkreślić, w przypadku oleju badanego dzisiaj mamy dwa półprzezroczyste okręgi zewnętrzne. Jeden z nich, ten zaraz za strefą dyfuzyjną, to strefa czystego oleju, natomiast ten zupełnie zewnętrzny to potwierdzenie obecności niespalonego paliwa w oleju. Pora na podczerwień. O tej metodzie wiecie już trochę więcej po filmie numer 77, przynajmniej mam taką nadzieję, że jakkolwiek ten materiał się przydał. Rejestrujemy na początku widmo tła. Następnie widmo oleju świeżego oraz widmo oleju przepracowanego. Od widma oleju przepracowanego odejmujemy widmo oleju świeżego i sprawdzamy, co powstało w wyniku eksploatacji. Oceniamy różne obszary. Wyniki zbiorcze z analizy widma wyglądają następująco. Oczywiście oceniamy przez pryzmat porównania z wynikami z odcinka numer 70. W sposób szczególny interesuje mnie pasmo 1747, ponieważ dość mocno zaznaczona została degradacja estrów. Mimo że Toyota nie ma zbyt dużo kilometrów przejechanych, to poziom degradacji zbliżony jest do Subaru z odcinka numer 70. Pasmo 720 i 1377 potwierdza nam obecność paliwa w oleju dla oleju z Toyoty. Przez to, że w oleju mamy paliwo, pojawia się degradacja dodatków typu przeciwzużyciowe, przeciwzatarciowe, pasmo 668. Dość duża różnica w stosunku do oleju, który pracował w Subaru Imprezie. Stopień nitrooksydacji oraz sulfonowania wyższe dla Subaru. Z kolei olej utlenił się mocniej w Toyocie. I jeszcze pasmo 1520. Jeśli tutaj pojawią się pasma ujemne, a obserwujemy to w przypadku tych olejów, to może to być zmiana w zawartości struktur aromatycznych w bazie olejowej. Mocniejsza degradacja odnotowana została dla oleju pracującego w Subaru Imprezie. Podsumowując, bazując na tych wynikach, stwierdzamy, że olej PMO Extreme po 5000 km cechuje się spadkiem lepkości w 40 stopniach Celsjusza w przedziale ostrzegawczym i jest to głównie wynikiem przedostawania się niespalonego paliwa do układu smarowania.
Skutkuje to degradacją dodatków typu EPAW oraz wzrostem utlenienia oleju. Wszystko układa się w logiczną całość, ponieważ jedną z przyczyn wzrostu utleniania oleju jest przedostawanie się do oleju biokomponentów z paliw. Pozostałe parametry, które analizowano na podstawie widma w podczerwieni, wskazują, że olej mógłby jeszcze posłużyć przez kilka tysięcy kilometrów. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie. Zapraszam osoby zainteresowane przebadaniem oleju ze swojego samochodu do kontaktu mailowego. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!